We wtorek 7 lipca witam Państwa, Artur Gisielewicz. Zapraszam na magazyn miejski. Dziś w programie 11 zlot motocyklowy na Soli. Festyn przy tężni. Od 3 do 5 lipca w Inowrocławiu odbywał się zlot motocyklowy na Soli. Punktem kulminacyjnym imprezy była parada kilkuset ryczących maszyn ulicami miasta. Była to już 11. edycja tej imprezy, na którą zjeżdżają motocykliści nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Tradycyjnie nie zabrakło parady motocykli, którą muzycznie wspierał zespół grający na platformie. Było głośno i widowiskowo. Od kilku lat jedną z atrakcji imprezy są przeróżne pokazy. W tym roku mieszkańcy mieli okazję oglądać szalone popisy na kładzie w wykonaniu Leszka Leo Głoszewskiego. Akurat w moim przypadku wszystko szaleństwo na kładzie, tak jak powiedziałeś. Zaczęło się jakieś 4 lata temu, całkiem przypadkowo na łące. Na pożyczonym kładzie kolegi, był to Lucky Star 250, no i tak się potoczyło. W minioną sobotę mieszkańcy byli świadkami wielu trików. Są triki takie całkowicie nazwane przeze mnie, zejście na łokieć, stanie na głowie, tam żonglerka na gumie i tak dalej. No dzisiaj strasznie pogoda dała się we znaki, temperatura 30 parę stopni, ale daliśmy radę z Rafałem Kanikiem, także było dobrze, tak sądzę. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria zachęca do zdrowego odżywiania podczas zorganizowanego po raz pierwszy w naszym mieście festynu pod nazwą Zdrowy Inowrocław. W Stenerii Tężni odbył się festyn rodzinny pod nazwą Zdrowy Inowrocław. Dorośli uczestnicy mogli dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej i skonsultować się z dietetykiem. Na dzieci czekały gry i zabawy sprawnościowe, uwielbiana przez wszystkich milusińskich chusta klanza i malowanie twarzy. Nie zabrakło również zdrowego poczęstunku i orzeźwiającej wody. Patronat nad imprezą sprawował prezydent Ryszard Brejza. Założeniem festynu było propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania poprzez zabawę. Tak, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria razem z Finezją Smaku i z belgijską organizacją KAZU w tym momencie rozpoczęła taki projekt o zdrowym odżywianiu, o zmienianiu naszych nawyków, o tym, żeby tak już na lato pomyśleć o swoim zdrowiu, o swoim wyglądzie i o tym, że rzeczywiście zdrowe odżywianie może być fajne i może jest dla każdego praktycznie. Stowarzyszenie Flandria już częściej robiło wcześniej tego typu imprezy, natomiast no to były takie pojedyncze akcje profilaktyczne. Teraz już zaczynamy tak jakby cały projekt, który będzie kierowany do wszystkich i do dzieci już w przedszkolach, bo wtedy te pierwsze nawyki się wyrabiają, żeby nauczyć dzieci sięgać po wodę, po owoce, a nie po słodycze i kole. Ale również będziemy rozmawiać z dziećmi w wieku szkolnym, na każdym szczeblu, z osobami dorosłymi i osobno również dla seniorów. Też będą takie akcje. Będziemy mówić, po pierwsze sprawdzać naszą tkankę tłuszczową, sprawdzać cholesterol, sprawdzać jak wyglądają dotychczasowe nawyki żywieniowe i po konsultacjach z dietetykiem wprowadzać różnego rodzaju zmiany. Był to komplet przygotowanych na dziś informacji w magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Od 3 do 5 lipca w Inowrocławiu odbywał się zlot motocyklowy na Soli. Punktem kulminacyjnym imprezy była parada kilkuset ryczących maszyn ulicami miasta. Tradycyjnie nie zabrakło parady motocykli, którą muzycznie wspierał zespół Podróbka grający na platformie. Było głośno i widowiskowo. Na inowrocławski zlot oprócz nowych maszyn przyjechali też właściciele zabytkowych motocykli. No tak, ten zlot pokazuje, że nie tylko nowe motocykle, ale również starsze. Co to za motocykl? Jest to Junak polskiej produkcji z roku 62. Do tego jest wózek dołożony, rocznik 65. Skąd pomysł na Junaka? Junaka znam pierwsze co, to brat miał Junaka. I tak zaraził mnie motocyklami. Najpierw kupiłem sobie coś starszego, SHL-kę. Później był właśnie Junak, do tego wózek. Ciężko było coś takiego zdobyć, złożyć? Generalnie to trzeba mieć cierpliwość, ale motocykl jest do zdobycia. Jeszcze teraz w dzisiejszych czasach już coraz trudniej, ale jeszcze można.
Czym taki junak odwdzięcza się na trasie? Frajda z jazdy. Można podziwiać wszystko w koło, bo to wolno jedzie. Bezpieczeństwo zależy, jak kto na to patrzy. Hamulce oczywiście słabe, ale wdzięczna maszyna. Czy coś trzeba remontować? Czy czasami pojawiają się jakieś typowe usterki związane z junakiem? Generalnie zdarza się, że jest awaryjny. Trzeba to przyznać, po prostu jest to wiekowy motor i usterki muszą być. Czyli co, trzeba go kochać, bo miłość wszystko wybaczy, prawda, i naprawiać. Tak, zgadza się. Trzeba mieć pasję, trzeba lubić to. Skąd pan do nas przyjechał? Przyjechałem z Janowca Wielkopolskiego. Po raz pierwszy do nas leciał u nas? Nie, już może czwarty raz. Dlaczego akurat Inowrocław? Tak przy okazji. I tak przez całe 3 dni, rozumiem. Tak, zgadza się, od piątku. Do powodzenia. Dziękuję bardzo. Od kilku lat jedną z atrakcji imprezy są przeróżne pokazy. W tym roku na placu przed galerią mieszkańcy mieli okazję oglądać szalone popisy na kładzie w wykonaniu Leszka Leo Gołaszewskiego. O, niesamowite szaleństwa na kładzie, ale zacznijmy od tego, jak to się wszystko zaczęło. No tak, akurat w moim przypadku wszystko szaleństwo na kładzie, tak jak powiedziałeś. Zaczęło się jakieś 4 lata temu, całkiem przypadkowo na łące, na pożyczonym kładzie kolegi. Był to Lucky Star 250. No i tak się potoczyło. A dzisiaj jaka to maszyna? Na dzień dzisiejszy minęło od tamtej pory 4 lata. Jeżdżę na Suzuki LTZ400 z 2009 roku. Jakie ewolucje dzisiaj mogliśmy tutaj zobaczyć na parkingu w Inowrocławiu? Ewolucje, no to są triki takie całkowicie nazwane przeze mnie. Zejście na łokieć, stanie na głowie, tam żonglerka na gumie i tak dalej. No dzisiaj strasznie pogoda dała się we znaki, temperatura 30 parę stopni, ale daliśmy radę z Rafałem Kanikiem, także było dobrze, tak sądzę. Dużo trzeba poświęcić czasu, żeby opanować na przykład stanie na głowie? Znaczy ja zawsze, tak jak już w moim klipie zatytułowanym Wszystko zaczyna się w Twojej głowie, czyli początkowo sobie wyobrażam, jakby to wyglądało, jakby to miało być, czyli rodzi się ten trik w mojej głowie, no i później zaczynam go urzeczywistniać. Zaczyna się oczywiście stopniowo, od treningów, statycznie, no i później przechodzimy do jazdy dynamicznej. Właśnie, jazda bardzo dynamiczna, chyba trzeba uważać, prawda, zwłaszcza kiedy blisko są ludzie. Oczywiście, no po to trenujemy, spędzamy masę czasu na treningach i tak dalej, żeby w 100% zegrać się z tą maszyną, żeby ją czuć w każdych warunkach. Czy nieważne, czy jesteś do góry nogami na kładzie w moim przypadku, czy z boku, czy z tyłu, czy tyłem do przodu, nieważne. Po prostu musisz wiedzieć, gdzie jesteś, ile zostało ci jeszcze do barierek, ile jeszcze masz zapasu. Zainteresowanie tego typu pokazami w Polsce jest bardzo duże, prawda? No tak, jeżeli chodzi o kłady, to już chyba w ogóle zupełnie ja nie sądziłem, że będzie to takie tak duże zainteresowanie. No, jeżdżę po całej Polsce i raczej z tego co widzę są pozytywne zdania i chyba jest wszystko w porządku. Czy jest jeszcze w głowie miejsce na kolejne pomysły? Pojawią się jakieś nowe ewolucje? Cały czas pracujesz, nie wiem, nad nowym programem? Jak to wygląda? No tak, tak. No, ja już nie jestem takim młodym zawodnikiem, ale no, na pewno mam wiele ciekawych pomysłów w głowie, tylko trzeba to sukcesywnie realizować, przygotować siebie, później sprzęt. Także wszystko przede mną. Ale to nie jest tak, że każdy, kto ma kłada, może sobie próbować takich ewolucji? No próbować można, tylko no, trzeba uważać, bo może się ta przygoda szybko skończyć. No i boleśnie, no nie? Także lepiej po prostu zacząć spokojnie od prostych trików. Ja też współpracuję, może wspomnę, że współpracuję z czasopismem Quadmania. Będziemy tam opisywać w kolejnych odcinkach opisy prostych trików, jak zacząć, wheelie, jak się przygotować i tak dalej. Czego można życzyć, no właśnie, w czasie takich szaleństw i przy takiej pasji? Nie wiem. No by nic się nie stało. No chyba tak. Na placu przed galerią swoje niezwykłe umiejętności na motocyklu zaprezentował mistrz stuntu Rafał Kanik. To jak taka młoda osoba już może w tym wieku robić przeróżne triki? Kiedy to się zaczęło? No u mnie to się zaczęło w wieku 15 lat. No wtedy tam uzbierałem sobie pieniądze na jakiś pierwszy skuterek, coś co miało silnik i 2 koła, no i zacząłem pierwsze próby. No. Pomysł skąd wziął się? Pomysł wziął się z internetu. Zobaczyłem, jak chłopaki tam jeżdżą na filmikach, że dają radę na takich malutkich sprzętach jeździć.
No i stwierdziłem, że też tak chcę, zacząłem próbować, coś tam zaczęło wychodzić. No i po kolei przesiadałem się z malutkiego skuterka o pojemności 50 aż do teraz Kawasaki 636. No właśnie, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć w Inowrocławiu? Dzisiaj mogliśmy zobaczyć całą paletę trików, które umiem, czyli począwszy od jazdy na jednym kole, na przednim, na tylnym, różne stania na baku, jazda tyłem do kierunku jazdy, drifting motocyklem, palenia gumy, wszystko to mogliśmy zobaczyć. Tak się zastanawiam, ile czasu zajmuje, nie wiem, przygotowanie albo opanowanie jednego triku? To zależy od trudności triku, ale generalnie każdy trik to są dziesiątki wyjeżdżonych godzin. Wiadomo, że można zrobić coś, ale nie za każdym razem wychodzi, a żeby zrobić coś za każdym razem, tak jak tutaj na pokazie, bezbłędnie, to trzeba dziesiątki godzin wyjeździć na każdy trik. Jak wyglądają te treningi w tygodniu? To znaczy, kiedy mam wolny czas, kiedy dam radę, to jadę sobie, mam miejsce, w którym mogę sobie spokojnie pojeździć. Jadę, no i próbuję. Widzę, co ktoś robi na filmiku i staram się zrobić to samo. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo pieniędzy wydajesz na zużyte opony? No jedna opona gdzieś starcza na 3 treningi. Także troszeczkę pieniędzy idzie na opony. No i jednak eksploatacja motocykla też pochłania dużo więcej pieniędzy niż przy normalnej jeździe, bo cały czas silnik pracuje na wysokich obrotach. Więc trzeba się liczyć z tym, że jeden silnik na sezon zużywamy. Ale mam nadzieję, że na minusie nie jeździsz. Nie. Że w miarę się to opłaca. No w miarę się to opłaca, także... A powiedz, duże jest zainteresowanie takimi pokazami w Polsce? Bo tutaj słyszałem, że jeśli chodzi o kłady, to oczywiście, a jeśli chodzi o motocykle? Znaczy myślę, że jeśli chodzi o motocykle, to nawet większe niż okłady, z tym, że motocyklistów jeździ więcej w ten sposób. W Polsce mamy nawet rundę zawodów całą i w stancie motocyklowym, a jednak kładów nie ma tak dużo. Tu kolega jest w sumie jedną z niewielu osób, którą znam. Właśnie konkurencja jest spora i na wysokim poziomie polscy motocykliści wykonują te różne ewolucje na motocyklu? Tak, tak. Polacy są, można powiedzieć, w czołówce światowej. Z Polski pochodzi mistrz świata. Także mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi o tę dyscyplinę. Jakieś marzenia związane z tą pasją? Co jeszcze chciałbyś osiągnąć? Jakiś może trik opanować? No, trików do opanowania jest cała masa, także to nie da się wszystkiego raczej zrobić. No, a marzenia, no to dalej do przodu, tak jak idzie cały czas. I oby się wszystko dobrze toczyło i nic się złego nie stało, prawda? Jest to kontuzyjny sport? To znaczy, jeśli chodzi o mnie, to nigdy nie miałem nic złamane. Tam wiadomo, jakieś otarcia, siniaki zdarzają się na każdym treningu, no ale to do tego już przywykłem.